Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. Ten fragment psalmu 36 jest dobrą psychologią myślenia człowieka bez Boga. Tego, co dzieje się wewnętrznym monologu, w tej sferze swoich własnych myśli i koncepcji człowieka, który odrzuca Boże panowanie w swoim życiu. No i pośrednio w życiu całego świata. Te słowa, które znajdujemy w psalmie 36, one nie straciły niczego ze swojej aktualności. Gdybyśmy porównali, czy szczerze zajrzeli w życie swoje, kiedy jesteśmy zbuntowani wobec Boga, czy kiedy by powiedzieli o tym ludzie, którzy świadomie żyją bez Niego dzisiaj, to ten opis byłby bardzo zbliżony do tego, co opisuje psalmista. Występne podszepty, myślenie o niegodziwości, przekonanie, że moje czyny nie mają konsekwencji, że nie wyjdą na światło dzienne, że nie zostaną ukarane, niebrzydzenie się tym, co złe, podążanie za tym i tak dalej. To są wszystko dzisiejsze myśli, dzisiejsze odczucia, no i niestety dzisiejsze czyny człowieka. Widać, że tu moralnie nie nastąpiła wielka zmiana, czy nawet można powiedzieć żadna zmiana, jeśli chodzi o polepszenie ludzkości, że to, co było, to jest. Najwyżej można mówić o skali, że ta skala jest dużo większa niż kiedyś, no ale to temat na oddzielną dyskusję. Ja chciałem się skupić na pytaniu, czy ten opis myślenia człowieka bezbożnego, występnego, czy to jest przeszłość dla chrześcijan? Czy człowiek, który zaufał Jezusowi, który uznał w nim swego Zbawiciela i Pana, który doświadczył nowego narodzenia w wyniku tej decyzji, czy te myśli są już na zawsze dla niego przeszłością? Czy już nie może myśleć jak bezbożny czy występny? Odpowiedź na to pytanie oczywiście możemy zajrzeć w zakamarki naszej duszy, duszy wierzących, jeśli nimi jesteśmy, ale o wiele bardziej obiektywne źródło to Pismo Święte. Nowy Testament, który opisuje właśnie to, co dzieje się w sercach i umysłach wierzących, daje nam jasną odpowiedź na ten temat. List do Efezjan apostoła Pawła, czyli do ludzi już zbawionych, 4 rozdział. Paweł najpierw przedstawia zamysł Kościoła, zamysł tego, jak Bóg ustanowił Kościół, że ma być on takim wspaniałym tworem, którego Chrystus jest głową, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Tak przedstawia Kościół w 4 rozdziale wersety 15 i 16, a zaraz dalej werset 17 mówi do wierzących takie ciężkie słowa. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Do kogo Paweł kieruje te ostre słowa? Jeszcze raz. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali jak poganie. Mówi do wierzących. Czyli to pytanie, które postawiłem na początku, czy ten, który oddał swoje życie Chrystusowi, może dopuścić do takiego bałaganu w swoim sercu i w swojej głowie, że będzie myślał jak człowiek występny i bezbożny, tak jak opisywał to psalm 36, odpowiedź jest niestety pozytywna. Możemy doprowadzić się jako wierzący
do takiego samego stanu moralnego i mentalnego, czyli myśleć i postępować, tak samo jak ludzie bezbożni. To oczywiście nie oznacza, że przed Bogiem stajemy się bezbożni, ponieważ On dalej patrzy na nas, na nasze postępowanie, na nasze grzechy przez krew Chrystusa, która nas oczyszcza. On dalej widzi nas czystymi, ale nie dlatego, że czysto postępujemy, tylko dlatego, że Chrystus zmył z nas wszelki grzech. Dlatego Bóg, jeśli chodzi o naszą pozycję w świętości, naszą pozycję przed Nim, ciągle widzi nas jako świętych, nie dzięki swoim uczynkom, które mogą być nawet tak bezbożne, jak te, o których mówi apostoł Paweł do Efezjan, jednocześnie nazywając ich świętymi, właśnie dzięki temu, że krew Chrystusa nas obmyła. Ale nad stanem naszej myśli, naszych myśli, nad stanem naszego serca, nad naszymi postawami i uczynkami my musimy, oczywiście z pomocą Boga, ale my musimy czuwać i sprawdzać. Dlatego apostoł Paweł tak ostro mówi. Mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. To jest wezwanie do nas. To my mamy otrząsnąć się, zbudzić się, jeśli popadliśmy w takie otępienie i w takie naśladowanie świata, w taki powrót do życia sprzed poznania Chrystusa, otrząsnąć się i to odrzucić i dalej żyć zgodnie z tym, kim jesteśmy, czyli w święty sposób. Ale pamiętajmy, że żadna zła myśl, żadna pokusa, żadna bezbożność nie jest od nas odseparowana, by nie mogła stać się naszą. Niestety jeszcze nasze zbawienie się nie dopełniło, w tym sensie, że tu na ziemi jesteśmy otoczeni przez grzech, przez zło, ale przede wszystkim jesteśmy narażeni na zło, które będzie z nas wychodziło, które będziemy przyjmowali do naszego serca i wydawali w naszych owocach, naszych zgniłych owocach. To dalej jest nasza możliwość. Dlatego wyzwaniem dla wierzących jest ciągła walka, by nasz stan codzienny odpowiadał naszej pozycji, naszej tożsamości świętych w Chrystusie. Tu się rozgrywa walka. Nie, abyśmy tylko wiedzieli, że jesteśmy zbawieni, że mamy życie wieczne, że mamy przebaczone wszystkie grzechy, ale byśmy żyli na co dzień jak ambasadorowie Chrystusa na ziemi. Wtedy dopiero nasze życie wydaje właściwy owoc, jeśli chodzi o jego wpływ jako narzędzie Boże w przekonywaniu świata, by uznał w Bogu Zbawiciela jedyne rozwiązanie wszystkich jego problemów. Spoczywa na nas naprawdę duża odpowiedzialność. Dlatego Paweł z takim wielkim ładunkiem emocjonalnym mówi: to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Tak, to może być twoje życie. Ale masz też opcję świętości. Masz wybór i masz moc do dokonania właściwego wyboru każdej sekundy i każdego dnia swojego życia.